Cześć, ja mam na imię Damian i witam Was w cyklu podcastu Wygodne Życie. Podcasty mają na celu pokazać ludzką twarz naszego Kościoła. Co to właściwie znaczy? My, ludzie Kościoła, nie znamy się nawzajem. Anonimowo mijamy się w Kościołach. Mało wiemy o naszych wspólnotach, ruchach w Kościele. Podcasty mają nam pomóc bliżej się poznać. Do tej pory nagraliśmy rozmowy z 16 niesamowitymi osobami, które zechciały podzielić się świadectwem swojego życia. Rozmawialiśmy o powołaniu, odnajdywaniu Bożej obecności w różnych miejscach w Kościele, radościach i trudach dnia codziennego. Dzisiejszy, 17 odcinek, rozpoczyna nowy sezon. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszamy Was do kliknięcia w przycisk subskrybuj razem z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, że jesteśmy także na Facebooku i Instagramie. W momencie, kiedy komentujecie, lajkujecie nasze posty, nasze treści, pomagacie nam rozwijać całe dzieło. Dzisiaj o wygodnym życiu porozmawiam z Rafałem Patyrą. Rafał jest cenionym dziennikarzem, który zechciał podzielić się świadectwem swojego życia. Rafał mówi wprost o trudnościach, z którymi musiał się zmierzyć i o tym, w jaki sposób Bóg pomógł mu poukładać różne relacje rodzinne i poukładać całe życie. Zapraszam. Cześć Rafał. Bardzo cieszę się, że się spotkaliśmy. Proszę Cię, przedstaw się naszym słuchaczom. No hej. Nazywam się Rafał Patyra, jestem dziennikarzem w Telewizji Polskiej. Na ogół jestem kojarzony ze sportem. I słusznie, jestem dziennikarzem sportowym od początku. Natomiast prowadzę także Teleekspres, prowadzę program w redakcji katolickiej, Rodzinny Ekspres, taki traktujący o rodzinach i o tym, jak blisko można być Boga, zakładając rodzinę, jak można ją prowadzić po Bożemu. Prowadzę teleturniej wiedzy ekonomicznej dla młodzieży, także sporo tych różnych aktywności jest. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, tam poznałem swoją żonę. Studiowałem także dziennikarstwo prywatnie, więc jakby te kierunki studiów zdeterminowały to wszystko, co robię. Więc taki dziennikarz sportowy to jest idealne połączenie tych kierunków edukacyjnych, na jakie postawiłem. A postawiłem na nie bardzo wcześnie zresztą, bo już w szkole podstawowej, już w 6 klasie miałem mocno sprecyzowane poglądy na to, co będę chciał robić w przyszłości. I to jest dowód, że z małego miasteczka, pochodzę z Lubartowa na Lubelszczyźnie, jak się człowiek zaweźmie, jak wykaże odpowiedni upór i konsekwencja, to też można się wyrwać w ten tak zwany wielki świat, bo chyba za taki uważa się w Polsce Warszawę. Ja już wtedy wiedziałem, że chcę być dziennikarzem sportowym, pracować w telewizji i potrafiłem to doprowadzić z Bożą pomocą z pewnością do finalizacji. Mhm. A powiedz, dzisiaj jesteście w Kościele, jesteście osobami wierzącymi. Czy tak było zawsze? Zawsze byliśmy w Kościele, chociaż jak dzisiaj na to patrzę, to tak trochę krążyliśmy po orbicie kościelnej. Ta nasza wiara, tu akurat mogę mówić i za siebie i za żonę, bo te doświadczenia myślę, że mamy podobne. Nasza wiara była dosyć letnia, jeśli porównamy ją do tego, co jest dzisiaj. Tak sądzę. Pochodzimy oboje z katolickich rodzin, z katolickich domów. Ja też z takiego pochodzę. Wiara zawsze była obecna. Chodzenie na niedzielną mszę świętą było i zwyczajem, i tradycją. Czy było potrzebą serca? Chyba w młodości jeszcze nie do końca, jeśli o mnie chodzi. Natomiast zawsze Bóg był gdzieś tam w moim życiu obecny jakoś. Ja byłem takim, jako dziecko, dość dojrzałym psychicznie dzieckiem. Byłem grzeczny, nie sprawiałem problemów wychowawczych raczej. Dobrze się uczyłem i dużo myślałem. I myślę, że też różne sytuacje, jakie spotykały mnie w życiu, miały na to wpływ. Na przykład dosyć mocno przeżyłem śmierć swojego chrzestnego, kiedy miałem 7 lat. No, może troszkę 8, no, to był ten wiek, początek podstawówki. Myślę, że to miało wpływ też troszeczkę na mnie. Zawsze myślałem, tak sądzę, myślałem więcej, zastanawiałem się więcej, analizowałem więcej niż rówieśnicy, którzy w tym czasie na ogół dobrze się bawili. A ja byłem taki troszeczkę spokojniejszy. Nie chcę powiedzieć, że out w towarzystwo, ale taki, że nie nudziłem się, kiedy byłem sam. Potrafiłem sobie ten czas zagospodarować, w myśl zresztą powiedzenia mojej mamy, że inteligentny człowiek się nigdy nie nudzi.
Jestem dzieckiem nauczycielskim. Mhm. Oboje rodzice to nauczyciele, dzisiaj już na emeryturze. Tata WF-ista, mama polonistka. Tata często zabierał mnie ze sobą na różne wyjazdy z drużynami, które prowadził, albo z uczniami, sportowcami, których prowadził. Obozy różne. Ja często z nim jeździłem od małego. I kiedy oni byli zajęci treningiem czy czymkolwiek innym, to ja ten czas zagospodarowałem jakoś za siebie, dla siebie sam. Pomagało to rozbudować moją wyobraźnię i dość szybko też pomogło zwracać swoje myśli ku Bogu, ale to było takie jeszcze bardzo mocno niedojrzałe. Mhm. I dość długo ten mój związek z Bogiem był taki albo niedojrzały, albo luźniejszy. Później, kiedy przyjechałem na studia do Warszawy, a zwłaszcza już po studiach, kiedy ja jeszcze będąc na studiach podjąłem pracę jako dziennikarz, więc dość szybko stanąłem na nogi, ze wszystkimi plusami i minusami takiej sytuacji, jakie są. Plusy są takie, że człowiek jest samodzielny, że może sam planować swoją przyszłość, ale pojawiają się także pułapki w postaci niezłych zarobków, w postaci jakiegoś ludzkiego prestiżu, w postaci wielu pokus, w postaci kobiet, jakie się pojawiają wokół mnie. No i ja gdzieś tam z czasem zacząłem w tym świecie tonąć. Pracoholizm się pojawił. Zawsze miałem słabość. Od dziecka miałem śmiałość do kobiet, a też z czasem już w wieku dorosłym zorientowałem się, że to nie jest tylko śmiałość, ale to jest wręcz słabość, co bardzo mi później przeszkadzało i co stało się potem przyczyną kryzysu dużego w naszym małżeństwie. Ale paradoksalnie ten kryzys później był takim dnem, od którego mocno się odbiliśmy i naprawiliśmy nasze małżeństwo, choć było to doświadczenie bolesne z pewnością. Mhm. I dopiero wtedy Pan Bóg zaczął być mocno obecny w moim życiu, znaczy ja Go zacząłem dostrzegać. Mhm. Ale to tak było, ten proces zwrócenia się na nowo do Boga, to było coś dłuższego, to było jakieś konkretne wydarzenia, czy ciąg wydarzeń, czy skąd w ogóle pomysł po właśnie takim życiu, doświadczeniu życia światowego, świat mówi nie ma Boga, Bóg nie jest nikomu potrzebny, skąd pomysł, żeby szukać ratunku w Bogu? No właśnie, ja zawsze uważam i tutaj też siebie podaję za przykład, że jeśli Bóg jest gdzieś obecny w naszym życiu, nawet jeśli On gdzieś tam się przemazuje, a niekoniecznie przykładamy do Niego odpowiednią wagę, ale jeśli nie jest Jego osoba dla nas czymś kompletnie nowym, to On się o nas upomni, jeśli tylko zwrócimy się do Niego w chwili, kiedy tego potrzebujemy. I w moim życiu tak było. Bo w momencie, kiedy pojawił się prawdziwy kryzys związany z kobietą, dla której chciałem zostawić swoją rodzinę, pojawił się też wielki dylemat i pytanie i problem, z którym nie mogłem sobie sam dać rady. Co ja mam zrobić tak naprawdę? Czy ja mam zostać tutaj z rodziną? Wiem, że powinienem tak zrobić. Z drugiej strony poznałem kobietę, wydawało mi się, że to anioł i że idealnie do siebie pasujemy. Dwie połówki pomarańczy. Która bardzo mocno dążyła do tego, żeby został z nią i resztę życia spędził z nią. I ja stanąłem na takim rozdrożu. Z jednej strony wydawało mi się, że jestem zakochany i że to spotkałem kogoś, z kim powinienem spędzić resztę życia, bo to jest moja druga połowa. Z drugiej strony nie bardzo potrafiłem się odnaleźć w sytuacji, w której zamykam za sobą drzwi tutaj w domu, żonie przed nosem, żonie, która nic złego mi nie zrobiła. Oczywiście to nasze małżeństwo zaczęło się gdzieś tam rozchodzić. Kryzys był, z pewnością większość winy była po mojej stronie, ale to zazwyczaj nie jest tak, że wina jest tylko po jednej stronie. Gdzieś tam obie strony czegoś tam nie dopatrzyły. Gdzieś tam miały jakieś rezerwy niewykorzystane jeszcze. Mieliśmy już wtedy najstarszą córkę, którą bardzo kochałem. No i jakoś nie bardzo potrafiłem sobie to wyobrazić. No były chwile, kiedy byłem u tej drugiej kobiety i mówiłem, nie, dobra, trzeba podjąć jakąś decyzję, zamykamy to. Ja wyprowadzam się z domu i budujemy przyszłość we dwoje, czy we troje, bo pojawiło się też dziecko z tamtej strony.
ale potem przyjeżdżałem tutaj i nigdy nie było tak, że się wyprowadziłem z domu na stałe. Owszem, znikałem, nie wiem, na 2-3 dni, ale to nie było tak, że zabrałem swoje rzeczy. Czekałem podświadomie na to, że może żona mnie spakuje i wystawi walizki. Bardzo by mi to pomogło i ułatwiło sytuację. Natomiast i to też było z pewnością działanie Ducha Świętego, że ona nigdy tego nie zrobiła, mimo że jest z natury jest choleryczką. Potrafi reagować bardzo emocjonalnie i bardzo szybko. Czasami najpierw działa, potem myśli. Ze mną jest trochę inaczej. Ja trudno mnie wyprowadzić z równowagi, ale jak ktoś już dokona tego, to potem ja chodzę z tym. I tak jest czasami, kiedy mamy różne zdania z żoną, kiedy dojdzie do jakiegoś spięcia. Trudno mi wyprowadzić z równowagi, ale czasami się udaje. Chodzę wtedy 3 dni i to gryzę w sobie. Natomiast żona, no dobra, żona wkurzy się, rzuci talerzem, będzie głośno, ale za godzinę jej przejdzie, albo za dwie. No, ja jestem zupełnie inny. I wtedy ta choleryczka nie zrobiła nic, co mogłoby mnie sprowokować do tego, żeby z tego domu się wyprowadzić. Co dzisiaj postrzegam to jako absolutny cud. Walczyła o mnie, ale walczyła w sposób uczciwy, prawy. W pewnym momencie, no bo oczywiście taka sytuacja tąpnie jedną i drugą stroną. W pewnym momencie ona zbliżyła się pierwsza do Boga poprzez znajomych, którzy zaprowadzili ją na spotkanie wspólnoty Mamre. I ona tam dostała taką potężną dawkę optymizmu. I kiedyś przyjechała po takim spotkaniu i powiedziała, że ona jest spokojna, że będzie dobrze. To dla mnie było szokiem, bo wcześniej oczywiście ona to przeżywała, ona płakała. Ja też nie mogłem, trudno być w takiej sytuacji spokojnym, zwłaszcza, że miałem cały czas ten dylemat i nie wiedziałem, co zrobić, czy pójść w tę stronę, czy pójść w tamtą stronę. Wiara i sakramenty były dla mnie ważne. Pamiętam też, że to też była taka kotwica, która mnie trzymała. Nie mogłem sobie za bardzo wyobrazić, wiedząc, że jeśli odejdę do innej kobiety i będę w cudzołóstwie, trwał, to będę pozbawiony sakramentów i strasznie to gryzło mnie to, nie mogłem sobie z tym poradzić jakoś, no, bardzo mi to nie pasowało. Bywało tak, że już ten problem nabrzmiewał we mnie do tego stopnia, że powoli wszystko inne zaczęło tracić znaczenie i już w pewnym momencie powiedziałem: Panie Boże, zrób Ty ze mną co chcesz, bo mnie się już tak naprawdę odechciewa żyć. Ten dylemat mnie zabija, niszczy mnie od środka. Był mi naprawdę już, był taki moment, że było mi już wszystko jedno, co się wydarzy. Natomiast nie potrafiłem sam podjąć tej decyzji. No i wtedy właśnie żona wróciła po spotkaniu Mamre. Powiedziała, że wszystko dobrze się skończy. Zaproponowała mi udział w takim spotkaniu. Ja tam chwilkę pochodziłem z tym, zastanawiając się nad tym, jaki skutek może takie spotkanie przynieść. Muszę dodać, że ta cała sytuacja była jeszcze dość rozciągnięta w czasie. Ona miała miejsce kilkanaście lat temu. Natomiast to też tak się... Ja wiem, cały ten problem, cały ten kryzys, cała ta kwestia wyboru, to trwało, nie wiem, 2 lata. Także dość długo i to było wyniszczające dla każdego. Zgodziłem się w końcu, żeby pojechać z Asią na spotkanie wspólnoty Mamre do Częstochowy. Tam jednym z prowadzących to spotkanie był ksiądz, którego ona wcześniej poznała i który nas tam zaprosił. I pamiętam, że kiedy zgodziłem się i pojechaliśmy po raz pierwszy, no to był ten moment, kiedy ja przejrzałem na oczy. Bo wcześniej wydawało mi się, że ta druga kobieta jest krystalicznie uczciwa wobec mnie, że to, co nią powoduje, to jest czysta miłość, że robi to wszystko w dobrej wierze, że chce budować nasze szczęście, przy okazji nie krzywdząc mojej rodziny. I to też mi przeszkadzało w podjęciu decyzji. Przeszkadzało mi w tym, żeby odciąć tę jedną odnogę i skupić się tylko i wyłącznie na rodzinie. I kiedy pojechaliśmy na to spotkanie, to zaliczyłem już na pierwszym spotkaniu spoczynek w Duchu Świętym. I pamiętam, że kiedy już tak wstałem po tym spoczynku, który nigdy nie wiadomo, ile trwa, ten ktoś spoczywa, to nigdy nie wie, czy to jest 10 sekund, czy to jest minuta, czy to jest godzina, czy to jest nawet doba, gdyby to była, to też bym się nie zdziwił. Kiedy się podniosłem, to pamiętam, że to i to był kluczowy taki moment, to była ta ściana, od której ja się wtedy odbiłem, wiesz, odepchnąłem się. To był taki moment, kiedy ja wreszcie wiedziałem, co powinienem zrobić. Strasznie to było uwalniające dla mnie, wiesz.
Ja wtedy, kiedy się podniosłem, to już wiedziałem, w którą stronę mam iść i jakiego wyboru mam dokonać. To nie znaczy, że ja już wtedy wszystko z siebie strzepnąłem i powiedziałem, dobra, to ja wiem i już tylko w tę stronę będę szedł, zrywam tę znajomość drugą. To nie było aż tak. To nie zadziało się wszystko w tym jednym momencie. Ale to był moment, kiedy się podniosłem, kiedy wiedziałem już, co ja powinienem zrobić. Czy tak zrobię? Jeszcze nie wiem, ale co ja powinienem zrobić. A to zrzuciło mi z pleców ogromny bagaż, ogromny plecak wątpliwości, rozterek, wahań. Potem jeździliśmy na spotkania jeszcze kilkakrotnie z Asią i z każdym takim spotkaniem ja gdzieś tam z tej głębokiej dziury, w jakiej tkwiłem, wychodziłem. Zdarzyło się dużo, dużo dobra, dużo rzeczy, które otwierały mi oczy albo które wprawiały mnie w zdumienie. Nie wiem, pojechaliśmy raz na spotkanie, siedzimy sobie grzecznie w ławeczce i się modlimy. Gdzieś tam w Nawach modlą się grupy modlitewne, do których ustawione są kolejki, ale my sobie siedzimy na środku kościoła w ławce, modlimy się i nagle od jednej grupy modlitewnej osoba, która prowadzi modlitwę, odchodzi, podchodzi do nas i mówi: czuję, że muszę się nad wami pomodlić, bo macie wielki problem. A my, świetnie, ciekawe skąd ona to wie. Bywało tak, że dostawałem proroctwa na przykład podczas takich spotkań i podczas modlitwy wstawienniczej dostawałem specjalne proroctwa. To były proroctwa, które pewnie nikomu by nic nie powiedziały, natomiast mnie mówiły dużo. Na przykład kiedyś pamiętam, że osoba, która prowadziła modlitwę, mówi mi później: słuchaj, widzę ciebie, jak stoisz nad brzegiem morza. No może jak to morze, pojawiają się fale i od czasu do czasu na takiej fali błyska gdzieś w oddali złote pudełko. Tam czasem pojawi się na grzbiecie fali, więc ty je widzisz, potem opada niżej, więc tego nie widzisz, a ty stoisz na plaży, na brzegu i się wpatrujesz w to pudełko. I jest to złote pudełko, bardzo cię kusi, bardzo byś chciał do niego popłynąć. Wydaje ci się, że to jeśli popłyniesz, jeśli zdobędziesz to złote pudełko, to będzie świetnie, osiągnięcie celu, spełnienie marzenia. Coś złotego, coś, co wydaje ci się cenne. Ale pamiętaj, nie rób tego błędu. Nie wchodź do wody i nie płyń, bo utoniesz wtedy. Bo to dla mnie to było coś, co mi mówiło bardzo dużo. Kilka takich proroctw się pojawiło. Każdy oczywiście utwierdzał mnie w przekonaniu, że tamtą toksyczną znajomość powinienem odciąć, powinienem zostać z rodziną. Ten proces wychodzenia z tego dołka cały czas trwał, cały czas się odbywał. Ja już niby byłem zdecydowany i zdeterminowany, że zostaję z rodziną, ale oczywiście wtedy druga strona bardzo mocno się ujawniała, natomiast zaczęła popełniać coś na kształt błędów, jeśli mogę tak mówić. Czyli ta maska anioła z niej opadła i zaczęły się różne takie historie czy intrygi wymierzone głównie w Asię, które też otwierały mi oczy i pozwalały zrozumieć lepiej intencje tej drugiej strony, tej drugiej kobiety. A to też pomagało mi w podjęciu wyboru. I mniej więcej tak po 3 latach postawiłem definitywną tamę. Zresztą była dość spektakularna. Mnie akurat nie było w domu, ale ta druga kobieta przyjechała tutaj, kiedy tutaj w domu była tylko Asia. Starcie słowne miało miejsce tuż przed bramą na naszą posesję. No ale to starcie skończyło się tym, że ta druga strona wsiadła w samochód, odjechała. I to był taki koniec, i emocjonalny, i koniec tej rozterki, i podjęcie decyzji raz na zawsze. Oczywiście potem jeszcze kilka razy kusiło mnie, żeby gdzieś znaleźć jakiś złoty środek, a może jednak wątpliwości były, może jednak źle zrobiłem, może jednak źle wybrałem, ale to takie krótkotrwałe wątpliwości, które mnie dopadały. Generalnie wiedziałem, że zrobiłem dobrze. Oczywiście było też coś na kształt zemsty z tej drugiej strony, o prawo widywania się z dzieckiem, które się pojawiło, mimo że teoretycznie ta druga kobieta nigdy nie mogła mieć dzieci, no. Ale się pojawiło. Utrudnione były moje kontakty z dzieckiem, musiałem się o to starać sądownie. Dostałem takie pozwolenie na widzenie się raz w tygodniu, tam przez 2 godziny w towarzystwie matki. Było przyjemnie tylko wtedy, kiedy tamta kobieta miała nadzieję, że uda się poprzez dziecko mnie jeszcze do siebie przyciągnąć. A kiedy już stwierdzała, że to niemożliwe, to
no ogólnie było przyjemnie. Te kontakty z dzieckiem były miłe, dopóki dziecko było dzieckiem i patrzyło na świat oczami dziecka, odbierało mnie takim, jakim jestem. Teraz ma już kilkanaście lat i jest w takim wieku, że słucha tego, co mówi jej mama i mówi jej babcia. Mnie niespecjalnie chce słuchać, teraz nie chce mnie nawet widywać, więc pozostały mi rozmowy telefoniczne, które są takie dosyć okrojone z wszelkich emocji. Na ogół to ja zadaję pytania i ja muszę na większość tych pytań samemu odpowiedzieć, bo ona niespecjalnie ze mną chce rozmawiać. No ale zdaję sobie sprawę, że to jest taki trudniejszy moment i czekam do tego momentu, kiedy będzie myślała samodzielnie, nie będzie pod tak wielkim wpływem. Wtedy mam nadzieję, że będzie łatwiej się ze sobą porozumieć i że być może mnie lepiej zrozumie. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o relacje rodzinne i domowe, to zmieniliśmy jakość naszego małżeństwa diametralnie. Jesteśmy dzisiaj po prostu... Zbudowaliśmy coś nowego na starym gruncie, na gruncie, który się sypał, który się walił, który się trząsł. Zbudowaliśmy coś, co możemy nazwać budową na skalę, na solidnym fundamencie. Bóg jest tym fundamentem. To On nas z tego wyciągnął, to On mnie z tego wyciągnął. Jemu zawierzyliśmy naszą rodzinę i mimo, że oczywiście jak zawsze i wszędzie są dni, które są trudniejsze, podczas których słońce się chowa i jest więcej chmur, to tak naprawdę wiemy, w jaką stronę idziemy, wiemy, w jaką stronę podążamy. Nasza wiara też się bardzo mocno zmieniła. Wspomniałem Ci na początku, że pochodzę oczywiście z katolickiej rodziny, moja żona też, ale wtedy to była letnia wiara. Dzisiaj to jest wiara gorąca, chociaż absolutnie nie jesteśmy ludźmi świętymi. Cały czas uważam, że jesteśmy w drodze. I uważam, że moja żona wyprzedza mnie o dwa kroki w tej drodze, ja tam za nią biegnę. Ale robię to z ochotą. Cały czas się czegoś uczymy, cały czas w tej wierze dojrzewamy, cały czas się rozwijamy. Ja po sobie też widzę, że cały czas się czegoś uczę, że cały czas dojrzewam. Być może wolno pokonuję te stopnie wtajemniczenia, ale to się odbywa. Widzę to na każdym kroku. W modlitwie to nawet widzę, że ona się zmienia, że ona jest modyfikowana, że to już nie jest tylko odmawianie formułek, ale że Bóg jest na tyle obecny w moim życiu, że nawet wtedy, kiedy nie klęczę w kościele albo w domu, tylko jadę samochodem albo gdzieś idę, potrafię zwracać się do Niego i z Nim rozmawiać. Jest inaczej. Nie jestem idealny i cały czas się tego uczę, ale wydaje mi się, że to nauka postępuje. Daje to sporo satysfakcji. Mhm. No powiedz, macie teraz jakieś takie swoje miejsce w kościele, w którym jesteście, wzrastacie? Mamy świetną parafię i czujemy, że dochodzimy do momentu, kiedy chcielibyśmy związać się z nią jeszcze mocniej i związać się z kościołem jeszcze mocniej niż tylko poprzez uczestnictwo w codziennej mszy, czy poprzez uczestnictwo w mszach przy okazji różnych świąt. Mamy szerokie grono przyjaciół, którymi są kapłani, księża. Pewnie to też ma wpływ na nasze postępowanie, ale wydaje nam się, że dojrzeliśmy do tego, żeby wejść w skład jakiejś grupy modlitewnej. Asia zaliczyła niedawno rekolekcję Reo, co jest takim kolejnym stopniem wtajemniczenia, po którym aż się prosi, żeby podjąć się następnego etapu. I ona jest na niego zdecydowana i zdeterminowana, żeby należeć do takiej grupy. Ja muszę wygospodarować trochę czasu. Co do tego też jestem przekonany, że to zrobię i zacząłem nawet odcinać powoli inne zajętości, które do tej pory sprawiały, że byłem jeszcze bardziej zapracowany niż wydaje mi się jest to konieczne. Oczywiście muszę pewne rzeczy doprowadzić do końca, natomiast zamykam pewne rozdziały, które pozwolą mi wygospodarować więcej czasu nie tylko dla rodziny, ale także na to, żeby do takiej grupy należeć. Jest to kwestia najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że Pan Bóg da mi tyle czasu, żebym zdążył to zrobić. Ale Asia, jak wspomniałem, zawsze jest dwa kroki przede mną, ona będzie pierwsza. Okej. To powiedz nam, czym się zajmujesz? Jak wygląda Twoja praca? Moja praca to też jest niezłe miejsce, gdzie
Niełatwo jest spotkać osoby patrzące na świat podobnie do mnie. To są media. To jest świat ludzi często tak po ludzku spełnionych, którzy nie mają kłopotów finansowych. Na ogół są rozpoznawalni, cieszą się ludzkim prestiżem i szacunkiem. Często powołuje to, czy wywołuje to w nich coś na kształt pychy. Mają dość duże ego. Takim osobom często trudniej jest gdzieś tam zwrócić się do Boga, bo po prostu wydaje mi się, że świetnie sobie radzą same i nie potrzebują tej pomocy. Chociaż, jak wiemy, jest to myślenie bardzo zwodnicze. Natomiast to też nie jest tam tak, że ja jestem samotną wyspą w telewizji, która jako jedyna widzi Stwórcę na obłokach i nikogo do tego obrazka nie dopuszcza. Na szczęście jest nas tam troszeczkę więcej takich osób, co bardzo pomaga funkcjonować i co też zbliża nas do siebie. Jest też tak, co zauważam z dość dużą satysfakcją, że oczywiście wszyscy wiedzą, jakie mam poglądy w pracy, ci, z którymi pracuję, ci, wokół których się obracam. Chyba to szanują. Niespecjalnie mi to ktokolwiek wytyka czy wyrzuca. Jak zabiorę czasami głos, to najwyżej wznoszą oczy ku niebu, że spodziewali się czegoś na kształt takiej odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko jestem traktowany tak, że oni nie muszą się ze mną zgadzać, natomiast oni jakoś tam tę moją postawę życiową szanują. Myślę, że to tak, że czują, że staram się po prostu traktować ich uczciwie. Nie oszukuję nikogo, obstaję za jakimiś konkretnymi wartościami. Jeśli ktoś chce o tym rozmawiać, świetnie, rozmawiajmy. Jeśli ktoś nie chce, to ja go na siłę ewangelizował nie będę. I myślę, że to taka postawa gdzieś tam traktowana jest z szacunkiem. Zdarza się oczywiście, że prowadzę z tymi osobami, które znam bliżej, z którymi pracuję z kręgu takich bliższych znajomych czy też przyjaciół, że wchodzimy na jakieś trudniejsze czy bardziej zaawansowane tematy rozmów dotyczących czy ocierających się o wiarę. Każdy z nas w życiu przechodzi, nie wiem, trudniejsze momenty albo sytuacje dramatyczne. Nie tak dawno na COVID zresztą zmarł mąż mojej przyjaciółki z pracy. Ona bardzo mocno to przeżyła, zachwiało to jej wiarą w Boga. Dużo rozmawialiśmy, sporo rozmawialiśmy na ten temat. No i to też był taki moment, gdzie troszkę nas to zbliżyło. Nie wiem, na ile jej pomogłem, czy w ogóle jej pomogłem, ale sama ta możliwość rozmowy z nią i rozmowa na ten temat była czymś cennym. Zwłaszcza, że chyba tylko ze mną mogła porozmawiać o tym, o tej tragedii, patrząc na nią pod takim kątem, pod kątem wiary w Boga, bo wszyscy inni, z którymi miała kontakt, na ogół byli po prostu pogrążeni w żałobie, w beznadziei, a ja próbowałem przedstawić jej troszeczkę inny obraz tego wszystkiego. Nie są to łatwe sprawy, ale cieszę się, że w takich kryzysowych momentach ci, którzy wiedzą, w co wierzę i za jakimi wartościami się opowiadam, że są w stanie się odwrócić w moim kierunku i zapytać o coś albo sprowokować do rozmowy. To dobry objaw. Ale jeśli chodzi o ewangelizowanie w pracy, to jest jeszcze dużo do zrobienia. To jest taki świat, gdzie Boga jest, gdzie Bóg nie jest dopuszczany, wpuszczany, niechętnie widziany. No nie wiem, będę próbował jakoś to zmieniać. No dobra, ale to powiedz coś więcej odnośnie tego, czym się zajmujesz, bo tak mówisz, że środowisko jest różne. No ale właśnie pracujesz w Telewizji Polskiej, która czasami rości sobie prawo do tego, żeby być tym takim katolickim, prawie że katolickim medium w Polsce. No jesteś tam. Powiedz, co robisz, jak wygląda twoja praca, bo też myślę, że dużo osób nie ma kompletnie pojęcia, na czym polega praca dziennikarza, a myślę, że też dużo osób, które uprawiają dziennikarstwo w sposób taki, w mojej opinii, zły, czyli głównie przekazują swoje opinie na pewne tematy, a nie często fakty, bo większość, niestety tak wygląda też większość serwisów informacyjnych, że
cztery stacje będą mówiły o tym samym i nie powiedzą o fakcie, tylko o swoich opiniach na temat tego, co się wydarzyło. No, tak jakbyś mógł coś więcej powiedzieć o pracy i dlaczego akurat w czymś takim się odnajdujesz i właśnie dlaczego. Przez długi czas byłem postrzegany zupełnie naturalnie. Byłem dziennikarzem sportowym. No, trudno tutaj o jakieś gigantyczne, nie wiem, czy manipulowanie, czy ideologizowanie. Sport jest prosty i sport jest uczciwy. Wygrasz? Świetnie. Mówimy o tobie, że jesteś, że odniosłeś sukces. Przegrasz? No trudno, przegrałeś. Wszyscy to widzą. Sport jest wymierny. I sport na ogół buduje pozytywne skojarzenia i wywołuje pozytywne emocje. Wielu ludzi interesuje się sportem. Tutaj akurat jesteśmy wszyscy po jednej stronie, jesteśmy zjednoczeni. Jak występują Polacy, wszyscy chcą, żeby Polacy wygrywali. Świetnie. To jest ta łatwiejsza strona tej mojej pracy. Lubię ją oczywiście i sport to jest środowisko, z którego ja wyszedłem. Dla mnie coś zupełnie naturalnego, więc prowadzenie sportu daje mi dużą frajdę. Natomiast jest to taka luźna formuła. Trudny jest z pewnością, kiedy pracuje się w czymś, co można posądzić o jakieś zabarwienie ideologiczne. Wspominałem o tym, że prowadzę na przykład program w redakcji katolickiej, co już mnie stawia jednoznacznie w szeregu z katolikami, więc to już jestem człowiekiem, który opowiada się za konkretnymi wartościami, tak jestem postrzegany. Nie mam z tym problemu oczywiście. Zdecydowałem się w sposób świadomy, zresztą sam fakt, że zacząłem pracować i prowadzić ten program, mówię o Rodzinnym Ekspresie, to też było pewnie zrządzenie Boże, bo zaproponowano mi prowadzenie tego programu, kiedy przyszedłem jako gość ze swoją rodziną do pierwszego odcinka i okazało się, że mają jako prowadzącą osobę młodą, niedoświadczoną, która no, jakoś tam strasznie wolno nagrywanie tego programu szło. I kiedy w pierwszym odcinku, przypominam, pojawiłem się tam z rodziną, odbyliśmy rozmowę na potrzeby tego programu. Rozmowa została zarejestrowana. Kiedy my się zbieraliśmy do wyjścia, wydawca zszedł z góry i zaproponował mi, że może byśmy troszkę zmienili formułę i żebym to ja był prowadzącym. Ja na to, no dobra, świetnie. No, potraktowałem to jako misję, nie? I potraktowałem to jako formę taką przystępną dla mnie, czy też stworzoną dla mnie ewangelizowania innych i spłatę długu wdzięczności, jaki miałem i mam cały czas wobec Boga. Od tamtej pory nagraliśmy ponad 200 odcinków i cały czas to dzieło się kręci. Bardzo dobre i dające mi sporo satysfakcji. A też muszę przyznać, że było okupione wielkim trudem, bo to chyba była, przynajmniej początek tej pracy, to była orka na ugorze. Ja byłem przyzwyczajony do tego, że program jest nagrywany. Nie jest na żywo, że wchodzę do studia, mówię swoją kwestię, ja zazwyczaj jestem dość szybki, pach, pach, konkretny, robimy to, wychodzę, dziękuję. A tu się okazało, że to jest program nagrywany z dziećmi. Dzieci na planie, no to jest duże wyzwanie. Nie jest jedno, tylko jest kilkoro. Każdy ma do powiedzenia jakąś kwestię. Trzeba mieć gigantyczną cierpliwość. I potrafić z nimi jeszcze rozmawiać tak, żeby jakoś je otworzyć. I nagrywanie jednego programu, który trwa 25 minut. Ja wcześniej uważałem, że skoro mam do nagrania program, który będzie trwał 25 minut, to będzie to trwało 25 minut. A to figa z makiem, to potrafiło trwać 2 godziny. Co dla mnie, któremu zawsze się spieszy, no to była gigantyczna lekcja pokory. I przyznam szczerze, że wracając do domu, nagrywamy to w takich setach po 3 odcinki. Spotykamy się, nie wiem, 2 razy w miesiącu, nagrywamy 3 odcinki jednego dnia, 3 odcinki następnego dnia. Wracając po takich 3 odcinkach nagranych do domu, ja byłem padnięty. Ja po prostu wracałem do domu i padałem na łóżko i mówiłem, że nie, ja już mam dość. I gdyby to był każdy inny program, a nie w redakcji katolickiej, gdyby to było miał inny charakter, a nie charakter, który ja wziąłem na siebie, czyli charakter spłacania długu wobec Boga i jakiejś takiej misji, którą sobie sam założyłem, sam obrałem, to bym ten program dawno rzucił w kąt, nie patrzył na żadne finanse, zwłaszcza, że wcale nie są jakieś tam, też sobie obiecałem, że nigdy nie poproszę o to, żeby mi podnieśli pensję, jeśli chodzi o ten program. I naprawdę miałbym to z głowy i miałbym święty spokój. Tyle to wymagało ode mnie wysiłku. No, przyzwyczaiłem się do tego długo.
To wciąż jest jeszcze wysiłek, ale dzisiaj już nieporównywalnie lżej mi go nieść. Jest mniej dzieci w programie. Już nie ma tych takich kwestii, które bardzo wydłużały czas nagrań, czyli dzieci mówiące, uczone kwestie. Dzisiaj, jeśli przychodzą dzieci, to przychodzą z rodzicami, z rodzinami. Wygląda to inaczej. Troszeczkę formuła się zmieniła. Ale to, przez co tam przechodziłem wcześniej, to naprawdę mocno mnie zahartowało i mocno mnie przeciągnęło. Ale no, świetnie. Taka była misja. Myślę, że jeśli chodzi o postrzeganie mnie jako dziennikarza, to spory wpływ ma na to prowadzenie przeze mnie Teleekspresu od 6 lat. No bo jeśli coś jest nacechowane, nie wiem, ideologią, tak jak wspominałeś w pytaniu, no to są na ogół newsy, czyli wiadomości, czyli programy, które przekazują wiadomości. W moim przypadku jest to Teleekspres, czyli program kultowy dla mnie, bo ja wyrastałem jako widz, który oglądał Teleekspres od pierwszego... Jadącą lokomotywę na początku. No jasne, od pierwszego wydania i wtedy to był tam, wiesz, końcówka lat 80. Wtedy to był taki program, który symbolizował odwilż, coś nowego, coś dynamicznego, zachód nam. Wydawało się, że to jest produkcja na skalę zachodu. Wyjeżdżamy z tego szarego komunizmu, wjeżdżamy tym lokomotywą teleekspresową w coś zupełnie nowego, w nową jakość, w wolną Polskę, Polskę, która jest w Europie i świecie i my nie jesteśmy zacofani dzięki temu. Dla mnie coś kultowego, wyrastałem na tym, więc propozycja prowadzenia Teleekspresu była dla mnie nobilitacją. Zresztą przyjęcie tej pracy to był świetny ruch z mojej strony. Uważam, że dużo się nauczyłem i sprawia mi przyjemność chodzenie tam. Także ze względu na zespół redakcyjny, jaki tam jest. Teleekspres to jest oczywiście program newsowy, natomiast ma lżejszą formułę, luźniejszą formułę niż inne poważne programy newsowe czy publicystyczne. Więc ja się w tym dobrze odnajduję, bo myślę, że w takiej twardej polityce nie potrafiłbym funkcjonować, bo to też nie jest mój świat. Natomiast jeśli chciałbyś zahaczyć o kwestię tego, jak pokazuje świat Telewizja Polska, a jak pokazuje świat TVN, to zdecydowanie cieszę się, że jestem tutaj, gdzie jestem w tej chwili. Bo ja też wyszedłem z TVN-u. Pierwsze 3 lata mojej pracy w telewizji to była praca w TVN. Jeszcze nie było TVN24. Powstawało. Na moich oczach zresztą najpierw był TVN, w którym pracowałem, potem TVN24 zaczął pracować. Ja też byłem jednym z tych, którzy poprzez pracę go tworzyli i kiedy zaczął już hulać, to wtedy rozstałem się z TVN-em. Więc zresztą z punktu widzenia dziennikarskiego to była dobra lekcja, naprawdę. Udział w budowaniu tej stacji dużo mnie nauczył. Później jak przyszedłem z tamtymi standardami dziennikarskimi, mówię tylko o warsztacie dziennikarskim, do Telewizji Polskiej, to naprawdę byłem mocno do przodu, bo Telewizja Polska kojarzyła się ze starym typem przekazu, z takim dziennikarstwem z poprzedniej epoki. Relacje, jakie panowały w tej pracy, też były z poprzedniej epoki. Wielu rzeczy można by było uniknąć, co byłoby z korzyścią dla funkcjonowania samej spółki. No ale to ja na to wszystko patrzyłem, ucząc się tego wszystkiego jako młody człowiek. No aż zostałem tam, jestem już ponad 20 lat w Telewizji Polskiej i muszę przyznać, że dzisiaj potrafię, znam ten świat, świat mediów i mechanizmy, jakie nim rządzą, potrafię wytłumaczyć sobie pewne rzeczy i potrafię też z satysfakcją przyznać, że wolę być tu, gdzie jestem, niż miałbym być na przykład tam po drugiej stronie, bo tu, mimo że oczywiście jest sporo nadużycia, jeśli chodzi o interpretację na przykład pewnych wydarzeń, to tutaj są też często, być może często niewidziane, często są też konkretne wartości. Wartości, za którymi ja się opowiadam. Dla mnie ważny jest Bóg, dla mnie ważna jest Polska, dla mnie ważny jest patriotyzm, to nie są puste hasła. Dla mnie ważne jest także to, jak będzie wyglądało życie ludzi, z którymi mam kontakt, moich rodaków. Pochodzę też z takiego domu patriotycznego. Mam też zacięcie historyczne, lubię historię, to jest jeden z moich koników. I dla mnie ważne jest to, żeby ten naród i to państwo było silne. I żeby było silne i gospodarczo, i ekonomicznie, i żeby było silne także Bogiem. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. To ja jestem wyznawcą tej tezy. I myślę, że tutaj będąc mam większą szansę na budowanie takiej Polski
niż gdzie indziej. Mhm. A jeśli czasami ktoś stara się mi przypiąć jakąś łatkę albo powiedzieć coś niemiłego, to albo napisać, nie wiem, w mediach społecznościowych, czy gdzieś coś niemiłego, to szczerze mówiąc, już przestałem na to zwracać uwagę. Nie zdarza się to jakoś bardzo często, ale oczywiście zdarza się, że ktoś mnie nazwie pisiorem albo coś w tym rodzaju. Muszę przyznać, że zaczęło to po mnie spływać. Mhm. Wiesz, tak wsadzam taki kij w mrowisko, bo sam nie lubię takiego łatkowania troszkę właśnie wiary do partii politycznej, wiary do miejsca pracy, bo tam na pewno nie ma nikogo dobrego, biorąc pod uwagę, co robią. I też taka sytuacja przy ostatnich wyborach prezydenckich, gdzie na rekolekcjach w kuluarach, gdzieś tam w przerwie, 4 razy usłyszałem jedno zdanie, tylko zmieniała się główna postać tego zdania, a mianowicie od 4 różnych osób usłyszałem, to było tuż przed wyborami, no nie wyobrażam sobie, żebym ja jako katolik, osoba wierząca, mogła zagłosować na kogoś innego niż. Mhm. I takie 4 zdania usłyszałem o różnych kandydatach. I tutaj myślę, że jest duży... Wiesz co, to ja ci powiem. To, oczywiście to na pewno nie jest tak, że 100% ludzi w partii danej jest złych albo dobrych. Mhm. To tak nie działa. Zresztą zawsze... To człowiek jest istotny, a nie partia albo nie telewizja, jeśli przełożymy to na ten język, w której jest. Będąc, nie wiem, w partii X można zrobić dużo dobrego, będąc w partii Y można zrobić dużo złego. Natomiast warto chyba zwrócić uwagę na to, że niektóre partie opowiadają się za rzeczami, które my, katolicy, uważamy że za rzeczy złe, nie? Na przykład za aborcję. Tak, to już jest jakby świat idzie coraz bardziej radykalnie. Wiadomo, że ja na taką partię z pewnością głosował nie będę, bo jest to kompletnie sprzeczne z moim światopoglądem. No także tutaj też cieszę się, że w ciągu najbliższych 2 tygodni też będę rozmawiał z kimś, kto na co dzień pracuje we wspomnianym wcześniej w TVN-ie. Oprócz tego powiem, jest to naprawdę też Boży człowiek i to też pokazuje właśnie, że nie chodzi o miejsce, to chodzi o to, że my mamy zmieniać świat przez to, gdzie będziemy. Zdecydowanie. W TVN-ie poznałem mnóstwo dobrych ludzi. Tak, dla kogoś będzie jakby powołaniem i takim miejscem, żeby starał się otaczać właśnie osobami wierzącymi, o podobnych poglądach i tak dalej, a ktoś inny będzie miał powołanie, jego droga będzie taka, żeby był, nawet czasami mówiąc, w jaskini lwa, bo tam też jest potrzebny Bóg, tak? Żeby nie robić też solniczki z katolików. Tak, przechodząc właśnie płynnie do tematu powołania, powiedz mi, jak ty tak po ludzku rozumiesz powołanie? Czym dla ciebie jest powołanie? Ja to rozumiem jako zadanie, jakie przed nami stawia Bóg. Pewnie biorąc pod uwagę talenty, jakimi nas obdarował. Ja dość wcześnie, jeśli chodzi o siebie, wydaje mi się, że dość wcześnie rozeznałem to swoje powołanie, jakie ono powinno być, to powołanie do życia w rodzinie, do stworzenia rodziny. Od zawsze, już jako młody chłopak, miałem dobry kontakt z dziećmi, małymi dziećmi. Bardzo lubiłem ich towarzystwo. Dzieci też mnie lubiły, miały do mnie zaufanie. Często to kończyło się tym, że nie wiem, kiedy szliśmy gdzieś z rodziną, to ja ogarniałem całe to małe towarzystwo, żeby rodzice mogli spokojnie porozmawiać. I zawsze mi było z tym dobrze. Dobrze mi było w towarzystwie dzieci, lubiłem dzieci i zawsze sobie myślałem, że ja będę miał na pewno dużą rodzinę, gdzie będzie dużo dzieci. I to też było moim celem. Co było na przykład... Moja żona nie wyobrażała sobie chyba w ten sposób swojej przyszłości. Aż tak, że będziemy mieli 4 dzieci, że będziemy mieli taki dom. Myślę, że albo się nad tym nie zastanawiała, albo po prostu jej wizja być może tego nie zakładała. Natomiast kiedy dzieci zaczęły się pojawiać, to była oczywiście dla nas wielka, gigantyczna radość, chociaż także
jest to wielkie wyzwanie dla kogoś, kto ma więcej dzieci. Takie kwestie jak myślenie o tym, żeby spełniać własne zachcianki, to idzie daleko w kąt niestety. Nie ma na to czasu, nie ma sposobności. Robienie sobie przyjemności, rzadko będzie na to do tego okazja. Trzeba poświęcić się dzieciom, trzeba poświęcić się ich wychowaniu. Daje to mnóstwo miłych chwil i dużo satysfakcji, ale wymaga gigantycznej odpowiedzialności, wielkiej cierpliwości i ogromnych nakładów sił, środków, wszystkiego. To jest wielka praca. Podjęliśmy się tej pracy i nie mamy wątpliwości, że jest nam z tym wyzwaniem dobrze, natomiast jest to trudne. Ja nawet uważam, że założenie tej rodziny, posiadanie tej rodziny, prowadzenie tej rodziny, to jest mój największy sukces życiowy. Nie to, że pracuję tam, gdzie pracuję, robię to, co robię, tylko właśnie ta rodzina. I pamiętam, że tak chyba doszedłem do tego wniosku wtedy, kiedy przechodziliśmy ten kryzys, a właściwie wyszliśmy z tego kryzysu. I pamiętam, że wtedy każda taka zwykła czynność, którą robiliśmy razem jako rodzina, żona, z żoną, z dziećmi, typu spacer, cokolwiek, to wszystko potrafiło mi dawać taką frajdę, taką radość i pokazywać, że to jest to, co ja powinienem robić, to jest ten kierunek, w którym powinienem iść, że nie miałem żadnych wątpliwości, że ja się powinienem realizować poprzez rodzinę. To jest moje powołanie, powołanie do życia w rodzinie. Dochodziłem do tego dość długo, przechodząc przez falę kryzysu małżeńskiego, przez falę pracoholizmu, przez falę spędzania wielu godzin w pracy. Kiedyś było tak, że ja właściwie z domu uciekałem do pracy. A dzisiaj to jest tak, że to ja z pracy najchętniej bym uciekł i spędził większość czasu w domu. Widzę, jak dzieci łakną mojej obecności, jak mnie potrzebują. Lubię z nimi spędzać czas i ja, bardzo. Lubię im organizować jakoś życie. Lubię im opowiadać o świecie i o tym, jak on wygląda, jak powinien wyglądać. Lubię z nimi rozmawiać, lubię się z nimi wygłupiać. Ja jestem, poza tym, że wspomniałem, że mam, nie wiem, czy dar, ale lekkość rozmowy z dziećmi, czy dobrze się czuję w ich towarzystwie, to też mam do nich zaufanie, lubię z nimi rozmawiać, lubię z nimi obcować, lubię się z nimi wygłupiać. Jestem zresztą takim dość optymistycznie nastawionym do życia człowiekiem, co też pomaga w takich kontaktach, w takich relacjach. Często bardzo, bardzo zbliża. Czasami jest tak, że jak już przeginamy w tych wygłupach, to nas mama musi mocno strefować i osadzać w miejscu, ale to ma minusiki, a więcej plusów moim zdaniem. Cieszę się, że tak to wygląda i zastanawiam się, jakie następne wyzwania postawi przed nami Bóg, bo ten proces wychowania dzieci, posiadanie dzieci w różnym wieku, każdy wiek niesie ze sobą jakieś wyzwania, jakieś problemy, które trzeba rozwiązywać na bieżąco. Nie ma nudy, powiem szczerze, jest cały czas ciekawie i cały czas pojawia się coś, co wydawało mi się, że albo się nigdy nie pojawi, albo że albo nie miałem świadomości, że taki problem może w ogóle zaistnieć. To jest codzienne otwieranie oczu na coś nowego, czego się nie spodziewałem i z czym muszę sobie dać radę. Można się w tym odnaleźć, można w tym być też w pełni mężczyzną, w pełni ojcem, człowiekiem, któremu rozwiązywanie takich problemów, stawanie naprzeciwko takim wyzwaniom będzie dawało satysfakcję. Mhm. A tak patrząc na swoje życie, swoje funkcjonowanie, powiedz w czym, już częściowo wspomniałeś, w czym najbardziej jakby odnajdujesz się, jakby wypełniając powołanie. Powiedziałeś, że powołanie to coś, co Bóg nam stawia przed nami. W czym ty tak najbardziej odnajdujesz swoje powołanie, też patrząc przez pryzmat pracy? No myślę, że tak, że to są różne miejsca, różne wyspy, na które cisnął mnie Bóg, ale z jednym zadaniem, z jednym celem, żebym starał się opowiadać o Bogu i pokazywać Go ludziom. Tak jest w domu, w gronie rodzinnym. Nawet tu często powtarzam swoim dzieciom, że wy, moi kochani, to najpierw jesteście dla Boga, potem dla ojczyzny, a dopiero potem dla mnie, dla rodziców. Staram się mniej więcej tak budować ich kręgosłup moralny. Staram się im pokazywać, że my tutaj tak naprawdę to jesteśmy w przedsionku. Tu jest naszym zadaniem, żeby się odziać,
wygodną zbroję zresztą, złożoną z odpowiednich wartości, a potem, kiedy przekroczymy ten próg, próg wieczności, to tam będzie taka prawdziwa weryfikacja i to tak naprawdę wszystko, co robimy tutaj dzisiaj, to będzie nam potrzebne tam. Pracujemy na to, żeby tam było dobrze, żeby tam było ciepło, żeby tam jakoś się urządzić, dobrze się urządzić. Staram się pokazywać to dzieciom, staram się im takim tłumaczyć ten świat poprzez taki pryzmat. Podobne zadanie mam w pracy, choć tam wiadomo, że nie w stosunku do własnych dzieci, tylko w stosunku do ludzi, których Bóg codziennie na mojej drodze stawia. Różni to są ludzie. Niektórzy tacy, że niespecjalnie ma się ochotę z nimi rozmawiać, to wtedy jest wielkim wyzwaniem. Niektórzy tacy, którymi mijamy się na co dzień, tylko machając sobie ręką na powitanie, ale nie wchodzimy w głębszą relację. A niektórzy tacy, z którymi spędza się więcej czasu i się rozmawia i jest czas na wymianę jakichś głębszych opinii. Ale zdarzają się też tacy ludzie i takie momenty, które są czymś na kształt jakiegoś punktu zwrotnego. To są znajomości, które czasami nawet nie rokują na początku i nie obiecują czegoś tak spektakularnego, czym się stają później. Jestem z wykształcenia jestem także trenerem piłki nożnej. Prowadzę od kilku ładnych lat reprezentację Telewizji Polskiej w piłce nożnej. I opowiem Ci szybciutko pewną historię, która jest dowodem na to, że znajomość lekka, luźna z pracy może przerodzić się w coś głębszego i w coś, co będzie promieniowało jeszcze naokoło czymś dobrym. Jako trener zabieram swoją reprezentację, która liczy 25 osób. Raz w roku jedziemy na takie zgrupowanie, robimy sobie zgrupowanie kilkudniowe w Zakopanem. Gramy mecze sparingowe, trenujemy, jest czas, żeby ze sobą trochę pobyć, lepiej się poznać, bo to kilka dni i nocy razem spędzamy. I pamiętam, że i mam taki zwyczaj, że to zgrupowanie jest jesienią, pod koniec roku, a zawsze na przełomie roku dokonuję korekt w składzie. Ktoś mi tam wypada, no bo to tam czasami zmieniają pracę, no to wtedy się może, czy na ogół tam, nie wiem, dwie, trzy takie zmiany z końcem roku następują kadrowe. Czyli ktoś odchodzi, no to ja sobie biorę kogoś nowego. A często jest tak, że jeśli już mam kogoś upatrzonego, to sobie go gdzieś tam zabiorę, na przykład do Zakopanego, żeby popatrzeć na niego troszeczkę, jak funkcjonuje w grupie, jaki to jest człowiek, żeby widzieć go nie tylko podczas gry na boisku, ale też poznać go lepiej. No i kilka lat temu wziąłem sobie takiego jednego chłopaka, żeby mu się przyjrzeć. Piłkarsko wyglądał ok, no ale to jest jedna kwestia. Dla mnie ważne jest też to, jak będzie się potrafił odnaleźć w naszym towarzystwie, jaki ma charakter. Boisko świetnie to pokazuje, ale jednak dobrze jeszcze móc z nim trochę pobyć. No i wziąłem takiego chłopaka i pamiętam, że po pierwszym wieczorze w Zakopanem chciałem go od razu wyrzucić, odesłać do domu. Pojechaliśmy tam my, pojechała tam też, mieliśmy wtedy jeszcze drużynę w telewizji dziewcząt, które też grały w piłkę i pojechały też te dziewczęta. Pierwszego wieczora mieliśmy kolację, poszliśmy na tę kolację, na tej kolacji, no był też alkohol, ale ci, którzy ze mną pracowali już wcześniej, to wiedzą, że nie przeginamy. Natomiast on przegiął, zdecydowanie. Okazało się, że tam ma słabą głowę, ten alkohol go zupełnie emocjonalnie rozluźnił. Także był niemiły, czy wręcz chamski wobec dziewcząt. Skreśliłem go wtedy od razu. Odesłałem go z tego lokalu do hotelu, w którym spaliśmy i na drugi dzień chciałem go odesłać do Warszawy. I zrobiłbym to, gdyby nie to, że na śniadaniu rano, kiedy w ogóle nie patrzyłem w jego stronę, nie chciałem się do niego odzywać, on był taki bardzo mocno skruszony wtedy. Gdyby nie to, że dziewczyny, te, które poprzedniego dnia on tak mocno zaczepiał, że się za nim wstawiły i poprosiły, żebym go nie wyrzucał, nie odsyłał, że jest ok, no, że tam wprawdzie trochę przegiął, ale no dobra, to postanowiłem go wtedy zostawić, nie odsyłałem go do domu, bo chciałem go od razu skreślić. Później zostawiłem go, że on bardzo mocno się kajał, przeprosił. Plus ta opinia dziewcząt i jego zachowanie, no jakoś mnie przekonało do tego. Wziąłem go do reprezentacji, już był na normalnych prawach, ale cały czas to był taki chłopak, którego trzeba było mocno pilnować, zwłaszcza po alkoholu. Puszczałem mu hamulce i tak był dorany przyłóż. Dobry charakter, ale słaby, o, tak bym to określił. A po alkoholu to już trzeba go było naprawdę mocno pilnować. I tak... No, oczywiście w miarę upływu czasu, miesięcy, potem także lat poznałem go lepiej. Okazało się, że ma za sobą nieudane małżeństwo
jest bardzo taki potłuczony, pokaleczony. Zżywaliśmy się troszeczkę ze sobą, poznawaliśmy się lepiej. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie coś w nim pękło. On ewidentnie szukał czegoś, żeby zmienić swoje życie. I nie tak dawno zresztą pojechał do Medjugorje. Pojechał raz i ta wizyta tam zmieniła go. Coś się zaczęło w nim, jakieś pozytywne zmiany zaczęły w nim zachodzić. Pojechał drugi, pojechał trzeci, na przestrzeni, nie wiem, pół roku, był chyba 4 razy. I zaczął się zmieniać, ewidentnie, i to było widać. Dzisiaj ten proces cały czas trwa, ale to jest już inny człowiek niż kilka lat temu, zupełnie inny. I ja stwierdzam ze zdziwieniem, ostatnio zauważyłem, że to jest mój najbliższy mi człowiek, to jest wręcz mój przyjaciel, choć kilka lat temu miałem ochotę go absolutnie skreślić, wyrzucić i więcej go nie spotykać. Dziś to jest facet, z którym ja rozmawiam o wierze, z którym się nawzajem dzielimy swoimi doświadczeniami, z którym staramy się robić pewne rzeczy czy projekty, które będą służyły innym ludziom, który mocno zaangażował się w modlitwę, który mocno zaangażował się w pomaganie innym ludziom. Charakter miał zawsze dobry, ale dzisiaj jeszcze wzmocnił to swoim postępowaniem i uczynkami, który odstawił absolutnie alkohol, który odstawił kobiety, co wydawało się jeszcze trudniejsze niż odstawienie alkoholu. I naprawdę ja przecieram oczy ze zdumienia i dostrzegam człowieka, który prezentuje absolutnie nową jakość. I to też jest taka lekcja pokory dla mnie. Czasami zdarza mi się za szybko osądzić kogoś i tutaj też za szybko kogoś osądziłem i za szybko bym kogoś skreślił. A jak się okazuje, Bóg potrafi tak zmienić człowieka, że z czegoś, co było kiedyś z kogoś, kto budził litość i był ewidentnie nieszczęśliwy, dzisiaj zrobił kogoś, kto promienieje mocą i kto cały czas jeszcze walczy. Zachodzi w nim ta wielka przemiana i widać, że ona go dużo, bardzo dużo kosztuje. Ale to jest już owoc, który jest słodki i zaczyna świetnie smakować. To doświadczenie takiej przemiany, kogoś, kto był blisko, jest ewidentnym dowodem na działanie i istnienie Boga. Dużą satysfakcję i przyjemność czerpię z obcowania z Nim. Super. Tak myśląc o Twoim życiu, o Twoim funkcjonowaniu w różnych momentach, jak już sam wspomniałeś, były górki, były dołki. Myślę, że nawet ten temat związany z tym takim stanięciem na rozdrożu dwoma kobietami, to on się też nie wziął znikąd. Wcześniej były po prostu jakieś takie decyzje związane z relacjami, zarówno w pracy, jak i gdzieś tam na jakichś spotkaniach, które po prostu może nie tyle pchały, co umożliwiały wchodzenie w relacje, które mogą komplikować życie. I tak patrząc na swoją pracę, te takie różne miejsca, w których funkcjonujesz, funkcjonowałeś, tak jakbyś podsumował, jak wiara zmienia ciebie, kształtuje ciebie jako właśnie człowieka, o rodzinie zaraz jeszcze porozmawiamy, ale najpierw w kontekście pracy, takiej codzienności współpracownika jakiegoś, no w momencie, kiedy jesteś jeszcze trenerem, to też jesteś, masz kogoś pod sobą, ty pracujesz dla kogoś, tak? Jak to ciebie kształtuje, jak się zmieniałeś na przestrzeni lat? No, zwłaszcza ta relacja z kobietami, o której wspomniałeś, to było to niezły papierek lakmusowy. To też pokazuje, jak sądzę, różnicę, jaka we mnie gdzieś tam zaszła i te zmiany, jaka we mnie zaszła. Telewizja, prezenterki, czyli atrakcyjne kobiety, dużo kobiet, wokół których się obracasz, spędzasz dużo czasu w pracy, tam nawiązujesz znajomości, tam budujesz relacje, niekoniecznie zdrowe, ale jednak tam spędzasz dużo czasu, tam jesz. Ja nie miałem w sobie tej siły, która pozwalałaby zachować zdrowy dystans do osób, które tam spotykałem, zwłaszcza do kobiet. Wspominałem już na początku, że miałem słabość do kobiet i ona mnie de facto pewnie doprowadziła na skraj upadku. Dzisiaj to wygląda już inaczej.
staram się... Wiem, że to, w jaki sposób patrzyłem kiedyś na kobiety, to też bardzo mocno je krzywdziło, bo od człowiecza to drugą osobę, jeśli się na nią patrzy pod kątem jej seksualności tylko i wyłącznie, na przykład. Dzisiaj staram się i w ogóle, no może nie powiem, że nie zwracać na to uwagi. Jestem mężczyzną mimo wszystko, który jest obdarzony emocjami. Natomiast staram się patrzeć na to w inny sposób i kontrolować to mocno, żeby to nie wyszło poza ramki, w których powinno się mieścić. Nie jest to łatwe. I mam świadomość, że ta pokusa pewnie będzie ze mną zawsze, albo jeszcze długo. I jest to wyzwaniem dość dużym. Natomiast no, można z tym żyć. I można nauczyć się tak funkcjonować. I można nawet kształtować swój charakter poprzez zbijanie się, zderzanie się z takimi wyzwaniami. Więc ten mój stosunek do kobiet uległ przeobrażeniu. I to też pokazuje skalę zmian, jakie we mnie zaszły. Jestem tego pewien. Dobrze jest, czy kluczowe może nawet jest to, żeby widzieć w drugim człowieku przede wszystkim człowieka, drugiego. A zwłaszcza jest to ważne, kiedy mamy do czynienia z jakąś zależnością. Na przykład w tej reprezentacji, w której moi podopieczni są ode mnie zależni. Czy w stosunkach, nie wiem, wewnątrz redakcji, gdzie ja jestem jednym z najbardziej doświadczonych i o najdłuższym stażu i poważanych dziennikarzy, a wokół mnie jest większość młodszych ludzi. Ważne jest, żeby zachować jakiś taki zdrowy dystans, żeby zachować życzliwość też wobec drugiego człowieka. Staram się ze wszystkimi rozmawiać, nie budować barier żadnych. Ja zawsze... Ci młodzi, którzy teraz przychodzą do pracy, na ogół mówią już do mnie per pan, ale na tym mi absolutnie nie zależy. Staram się zawsze te relacje tak rozluźnić maksymalnie do tego stopnia, żeby oni czuli się dobrze. Nie jestem w stanie, jeśli przychodzi kilka nowych osób, no nie jestem w stanie pomóc wszystkim, natomiast staram się, żeby oni, spotykając się ze mną w pracy, coś wynieśli z tej pracy. Zarówno jeśli chodzi o warsztat dziennikarski, ale też jeśli chodzi o postrzeganie rzeczywistości. Staram się doprowadzać do sytuacji, w której o czymś rozmawiamy i jest to niekoniecznie tylko sport, ale coś więcej, żeby poznać sposób patrzenia na świat. Na siłę nie staram się go korygować, ale też nie ukrywam tego, w jaki sposób ja na niego patrzę. No i często nawet takie sytuacje, które są, które prowadzą do tego, że pojawiają się dwa odrębne zdania, dwa odrębne komunikaty, dwa odrębne sposoby patrzenia na świat i funkcjonowania w nim, też powodują, wywołują ciekawą rozmowę, ciekawą dyskusję, podczas której można się różnić, ale pięknie. Można mieć odrębne zdania, ale się nawzajem szanować. Szacunek to jest słowo klucz wszędzie, nie tylko w pracy. Myślę, że też, to też jest ważne, żeby ludzie patrząc na mnie albo obcując ze mną w pracy mieli przekonanie, że nawet jeśli ja myślę inaczej, to nie będę ich osądzał i nie będę podważał ich sposobu patrzenia na świat. Staram się tego pilnować, chociaż tak jak wspomniałem, nie jest to też dla mnie łatwe. Czasami zdarza mi się zbyt szybko kogoś ocenić. Czasami to też jest taka praca, czasami po fakcie na ogół, ale zastanawiam się, czy ta rzecz, o jakiej rozmawialiśmy, albo ta osoba częściej, o jakiej rozmawialiśmy i to, w jaki sposób o niej rozmawialiśmy, to już była plotka, czy to jeszcze była wymiana informacji i, nie wiem, własnej opinii. Jest mnóstwo pułapek i zasadzek, w które cały czas jeszcze sam wpadam i często gdzieś tam po nim w czasie dopiero odkrywam, że wylądowałem właśnie w jakichś wnykach. No ale to ja też nie mam patentu na mądrość i też się cały czas uczę wielu rzeczy i czasami trzeba niestety zbłądzić, żeby potem mieć tego świadomość. Powiedz, a gdzie widzisz wygodę w pójściu za Bogiem? Czy w ogóle widzisz jakąś wygodę? Chyba mimo wszystko widzę więcej... Wygoda będzie później, tak sądzę. Na razie to widzę więcej wyzwań i często trudności, chociaż sam wiesz, jak to działa. To jest tak, że wybierając ścieżkę i wybierając drogę maszerowania za Bogiem,
czasami masz tę świadomość, czasami jej nie masz, że bierzesz na ramiona coś, co wygląda na wielkie i ciężkie. I ono pewnie też jest wielkie i ciężkie, natomiast kiedy zaczniesz je dźwigać, to się okazuje, że ktoś ci pomaga w tym dźwiganiu i inaczej podchodzisz do wyzwań, inaczej podchodzisz do problemów i do trudności, które się pojawiają. Dobrze jest dojść do takiego stopnia wtajemniczenia czy rozwoju własnej duchowości, że żeby wiedzieć, że to wszystko, co nas otacza i te wszystkie zjawiska, jakie się wokół nas dzieją, to nie jest szczęście albo pech, albo przypadek, tylko że konkretna osoba za tym stoi. Za tym stoi albo Bóg, albo za tym stoi zły duch. Czasami to bardzo pomaga sobie gdzieś ten świat poukładać i to swoje wyobrażenie o świecie poukładać. Na ogół jest tak, że jak decydujesz się iść za Bogiem, to trudności będą się piętrzyły, ale to nie tylko jest tak, że gdzieś tam daleko czeka na ciebie nagroda, ale też jest tak, że On ci będzie pomagał z tymi trudnościami walczyć i je dźwigać. Droga, która prowadzi na zatracenie, zawsze jest prosta i szybka i łatwo wpaść w tę pułapkę. Staram się też powtarzać to swoim dzieciom, że w takim codziennym procesie, nie wiem, przy odrabianiu lekcji, przy pracy, przy czymkolwiek, że żeby coś miało wartość, to na ogół trzeba w to włożyć wysiłek. Tylko wtedy to potrafi dać satysfakcję i tylko wtedy ma to jakieś znaczenie. Jeśli coś nam przychodzi za łatwo, to na ogół po pierwsze nie cieszymy się tym długo, a po drugie okazuje się, że to było coś, co nie miało wartości albo wręcz było dla nas szkodliwe. Mówisz, że pewne trudności się piętrzą, ale powiedz to w takim razie, jak sobie z tymi trudnościami radzisz? Jaki jest twój patent na trudności? Czasami boję się podejmować takich wyzwań, bo mam wrażenie, że coś stracę. Że wyjdę z tego, z tej swojej takiej strefy komfortu i że no mimo wszystko wierzę w to, że będę szedł we właściwym kierunku, gdzie na pewno czeka mnie coś dobrego na końcu, ale boję się tej drogi, bo wydaje mi się, że coś z czegoś zostaje, jakiś taki spokój mi to odbierze wewnętrzny, zostanę z czegoś rozebrany. Coś będę musiał stracić, coś będę musiał poświęcić, z czym jestem w tej chwili, z czym jest mi dobrze. I to jest chyba ta cała tajemnica, że trzeba zawierzyć i zaufać na tyle mocno, żeby nie bać się tego poświęcenia, nie bać się czegoś, co możemy stracić. Bo wiemy, że jest nam z tym dobrze. Często też mamy świadomość, że być może udałoby się bez tego żyć, ale sam ten moment decyzji, kiedy musimy się tego pozbyć, wyjść z tego swojego świata, on jest trudny, tak. Po ludzku on jest trudny, rzeczywiście. Czasami można to porównać do jakiejś wielkiej inwestycji. Wiesz, że na końcu stopa zwrotu będzie satysfakcjonująca, natomiast zainwestowanie swoich środków, których będzie dużo, w coś, co jednak gwarancji ci nie daje powodzenia, tak ci się wydaje, no wymaga od ciebie dużej wiary i dużego samozaparcia. No to tutaj jest podobnie. Wiesz, że musisz dużo zainwestować z siebie. Jesteś prawie przekonany, że to się na końcu opłaci, ale ponieważ wymaga to od ciebie sporo, to cały czas masz wątpliwości i tak cały czas trudno ci podjąć tę decyzję i podpisanie tego weksla przychodzi ci z trudem. Jak przez to przejdziesz, się okazuje, że potem wszystko jest okej, ktoś ci pomaga i prowadzi. Niezły biznes. Tak jeszcze chciałbym zaczepić o takie trudności związane z rodziną, bo tak też jakby dbając o to i mając jakby na sercu nie tylko takie budowanie rodziny po Bożemu, ale jakoś tak Bóg wkłada mi w serce troskę o ogólnie po prostu o rodzinę, żeby jakby jeżeli dowiaduje się, że jacyś znajomi czy klienci się rozwodzą albo widzę pewne trudności, które no mogę powiedzieć, one mnie nie dotyczą, ale wiem, że to są trudności właśnie, które przede wszystkim też będą przyniosą pewne skutki destruktywne na dzieciach, ogólnie na rodzinie. Przykro ci. Jest mi przykro, jakby bardzo, bardzo mnie to porusza. Często mam takie osoby, powierzam je w moich modlitwach
wiedząc tak samo, myśląc o swoich dzieciach, jak moje różne decyzje, moje słabości, to, że któregoś dnia przyjdę po prostu słabszy, zmęczony, dziecko ode mnie będzie coś chciało, a ja nie odezwę się z taką miłością, jak powinienem. I jasne, to spowoduje, tak, to spowoduje ranę. I przegrywamy jeszcze. Tak, to spowoduje akurat bardzo dużą ranę na dziecku, która wpłynie na nie na bardzo długi czas. Tak sobie myślę o dwóch kwestiach, bo tak, z jednej strony ja nie byłem w takiej sytuacji, nie jestem sobie w stanie wyobrazić nawet, co czułeś w momencie, kiedy stałeś między, można powiedzieć, dwoma rodzinami i tu jest dziecko, to są twoje dzieci, które kochasz i jednocześnie wiesz, że musisz zdecydować, że decyzja będzie raniąca dla kogoś, mimo tego, że zdajesz sobie sprawę, że to są konsekwencje twoich decyzji, które zrobiłeś, a i tak nie wyjdzie, to nie będzie sytuacja, w której wszyscy wyjdą bez szwanku, tylko ktoś oberwie. Jak sobie z tym radziłeś? No właśnie nie radziłem sobie z tym. To było dla mnie najtrudniejsze, bo wiedziałem, że bardzo kogoś skrzywdzę. To brzmi może to idiotycznie, bo przecież skrzywdziłem całą swoją rodzinę w ogóle doprowadzając do tej sytuacji, ale dla mnie było właśnie najtrudniejsze w tym podejmowaniu decyzji, w tym procesie najtrudniejsze było to, że miałem świadomość, że cokolwiek postanowię, to skrzywdzę tę drugą stronę. Mhm. Zostawię, skrzywdzę, oszukam w jakiś sposób. To było trudne. Ja starałem się znaleźć jakiś taki złoty środek, żeby nikogo nie skrzywdzić, ale to było niemożliwe oczywiście w tej sytuacji. To było dla mnie gigantycznym ciężarem psychicznym. Powiem ci, że kiedy już doszło do przełomu, kiedy ja już wiedziałem, w jaką stronę pójść, kiedy wybrałem rodzinę, to pamiętam, że takiego uczucia psychicznego spokoju nigdy w życiu nie czułem. Kiedy już ta burza się przewaliła, kiedy opowiedziałem się jasno za jedną opcją, jedyną właściwą, to pamiętam, że ja nie chodziłem po ziemi, ja się unosiłem nad ziemią. I ten stan trwał przynajmniej kilka miesięcy. Takiej prostej, spokojnej radości, takiego spokoju sumienia. Wcześniej, kiedy słyszałem, nie wiem, o spokoju sumienia, mnie to nie dotykało w ogóle, nie potrafiłem sobie wyobrazić tego stanu. To było hasło, pojęcie ze słownika, czy z języka używanego na ulicy. Ale doświadczenie tego spokoju sumienia, to jest, myślę, że to jest jak dotknięcie nieba. Ja naprawdę, taka spokojna radość i taka spokojna normalność. Rzeczy, których pewnie większość osób, które nas będą słuchać, nie zrozumie. Natomiast spokój ducha jest absolutnie kluczowy i pożądany, naprawdę. Ja wtedy pamiętam, co wtedy czułem. Jakby ktoś, nie wiem, jakby był zamknięty w ciasnej klatce, gdzie unoszą się spaliny. A ktoś nagle wszedł, otworzył drzwi, otworzył okno i te spaliny wywietrzały. Rewelacyjne uczucie. Wiesz, myśląc o trudnościach, myślę jeszcze też o trudności w budowaniu, można powiedzieć, nowego związku, w sensie nowego, starego związku. Bo tu, tak jak różne badania też psychologiczne i socjologiczne pokazują, że osoby, które nawet tworzą nowe związki, czy osoby zdradzone, no jesteśmy w stanie wybaczyć. Często jest to związane z łaską Bożą, ale jednak pamięć o ranie zostaje i taka, no, myślę o trudności budowania tej nowej relacji, biorąc pod uwagę, że tak, żona walczyła, żona wybaczyła, ale jednocześnie żona, zostając w domu, wie, co się wydarzyło wcześniej i może pojawiać się lęk przed tym, że zaraz będzie znowu to samo. No wiem, o co ci chodzi. I przynajmniej raz się uśmiechnąłem, kiedy słuchałem tego pytania, jak powiedziałeś o psychologach, czy o badaniach psychologicznych. Ja oczywiście, kiedy miałem ten problem, dostałem się
zasięgać się rady, opinii, nie wiem, swoich przyjaciół, najpierw rozmawiałem z nimi, ale to wiesz, jak to jest. Chodziłem do psychologa też, do czego chcę nawiązać. Pytasz, nie wiem, jednego przyjaciela, mówi ci to, pytasz drugiego, mówi ci tamto, pytasz trzeciego, mówi ci to, czwarty mówi ci tamto, piąty to, szósty tamto i w końcu dochodzisz do wniosku, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie ci pomóc. Że to jest tylko twój problem i to jest tylko twój wybór i ty musisz wybrać. Bo jeden będzie ci mówił coś, drugi ci powie coś zupełnie innego, no, w zależności od tego, jak ktoś będzie patrzył na tę sytuację. Zawsze wracać do punktu wyjścia. To jest twój wybór. Ty musisz podjąć decyzję. Do psychologa też chodziłem. Pamiętam, że te wizyty u psychologa, nie wiem, było ich, nie wiem, trzy może. Nie daje mi kompletnie nic. Ja potrzebowałem zupełnie innej pomocy. Pomocy bardziej duchowej niż takiej psychologicznej. Pamiętam, że nie wiem, po tych spotkaniach u psychologa, to ja, psycholog zresztą też raczej kierował mnie w tę stronę, żeby zostawił rodzinę i postawił na, nie wiem, coś tam zupełnie nowego. To mnie absolutnie nie przekonywało. No. Jeśli jakąś korzyść widziałem w tych spotkaniach u psychologa, już można mówić o jakiejś korzyści, to nie wiem, pomógł mi nazwać może parę zjawisk, jakieś, nadać im jakieś nazwy, określenia. Ale to było wszystko. Absolutnie to nie była ta pomoc, bo do mnie to w ogóle nie trafiało. Ja nawet idąc tam nie wiedziałem, czego się spodziewać, a idąc na każde kolejne spotkanie, to już spodziewałem się jeszcze mniej i jeszcze mniej. To nie było to. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię budowania małżeństwa na nowo, powiem ci, że my dzięki Bożej łasce byliśmy pozbawieni wątpliwości, wiesz? Ja wiem, że bardzo skrzywdziłem moją żonę, natomiast ona oczywiście wybaczyła mi, była zdeterminowana do tego, żeby ratować rodzinę, ale to wybaczenie, mogę mówić o tym, co sam widziałem i o tym, co ona mi mówiła. To nie było obarczone jakimś takim gigantycznym wysiłkiem ze strony jej psychiki, która cały czas przypominałaby jej o tym, co się działo złego. To raczej ta łaska polegała nie tylko na tym, że w pamięci zatarły się pewne obrazy, albo że łatwiej sobie było z nimi poradzić, ale na tym, że spłynęła na nas jakaś taka wielka radość i wielki spokój. Wiesz, to tak działało. Nie było tego problemu. No ja oczywiście, ze mną było inaczej. Jeśli już to Asia musiałaby cierpieć z tytułu przywoływania wspomnień. Dzisiaj my dość szybko byliśmy w stanie rozmawiać o wszystkim, co się wydarzyło. I o tych zranieniach byliśmy w stanie rozmawiać i o moich, nie wiem, uczuciach albo o czymś, co wydawało mi się, że jest uczuciem wobec tamtej kobiety. I my, wiesz co, my, pamiętam, że my taką pierwszą rozmowę poważną, może nie poważną, ale w tym procesie wychodzenia. Pamiętam, że kiedyś wracaliśmy z Częstochowy i rozmawialiśmy ze sobą i my nauczyliśmy się na nowo ze sobą rozmawiać, albo nauczyliśmy się wreszcie ze sobą rozmawiać tak poważnie o tym, co czujemy, co myślimy, jak do czegoś podchodzimy. I pamiętam, że podczas takiej rozmowy, wracając z Częstochowy, zaraz ci powiem, co to był za powrót, bo to też była niezła sprawa, zadzwoniła ta druga kobieta i że ja jadąc samochodem z żoną, przez chwilę rozmawiałem z tą kobietą i nawet chyba ją poprosiłem, żeby teraz nie dzwoniła, bo rozmawiam z żoną. Ona, mimo to ona tak uparcie jeszcze dzwoniła później, a już nie odbierałem później. I to też dlatego, że tak dobrze rozmawiało mi się z żoną, wyobraź sobie, po tylu latach. Nie? A propos wyprawy do Częstochowy, z której wtedy wracaliśmy z żoną, to też była ciekawa historia i to też, skoro mówiłem wcześniej o takim żywym dowodzie na działanie Boga, no to też dowód na działanie złego ducha ci przedstawię. Wyobraź sobie, że moja żona w intencji naszego małżeństwa poszła na pielgrzymkę do Częstochowy. A ja, kiedy ta pielgrzymka już tam zmierzała do końca, powiedziałem, że po nią przyjadę. No. Normalny gest, no. Że mężem byłem w końcu. Owszem, drogi nam się zaczęły rozjeżdżać, ale nie na tyle, żeby na siebie patrzeć z nienawiścią. Ja tak na moją żonę nie patrzyłem absolutnie. Była cały czas kimś bliskim. Natomiast jak podzieliłem się tą wieścią, że pojadę po żonę do Częstochowy, bo kończy pielgrzymkę, no trzeba ją przecież zabrać. Tej drugiej kobiecie, to pamiętam, że atak furii był gigantyczny. No ale mniejsza o to. Mieliśmy wtedy Forda Focusa, który świetne auto, świetnie się spisywał, naprawdę nigdy nas nie zawiódł do tamtej pory. Pamiętam, że
dzień przed wyjazdem do Częstochowy po żonę byłem akurat u swoich rodziców na Lubelszczyźnie i wracałem od nich tym Focusem do Warszawy, żeby na drugi dzień pojechać do Częstochowy. I wyobraź sobie, że tego Focusa nie mieliśmy wtedy może 8 lat, już był z nami, nigdy nie zawiódł. Świetne auto. I wtedy wracając od rodziców w okolicach Góry Kalwarii złapałem gumę. No dobra, no, złapałem gumę, trudno. Wymieniłem koło, dojechałem do domu. W porządku, na drugi dzień jadę do Częstochowy po Asie i za Piotrkowem złapałem drugą gumę w drugim kole. Nigdy żadnego kłopotu nie mieliśmy, nigdy nie zmieniałem opony w tym samochodzie, a wtedy dwa razy, jednego dnia i drugiego dnia, kiedy wybierałem się do Częstochowy. Tak mnie zły duch próbował powstrzymać, żeby nie jechać do tej Częstochowy. I jak się okazało, ta pielgrzymka przyniosła piękne rezultaty, a potem, kiedy wracaliśmy razem, no to właśnie zaczęliśmy ze sobą tak rozmawiać i to była rozmowa, która miała inną jakość i taką dużą dozę życzliwości w sobie. Więc to też było coś, co potem pokazało nam, że to my, owszem, jako ludzie jesteśmy pionkami na szachownicy, na której to się gra, natomiast ktoś inny stara się nami z góry gdzieś tam sterować, dyrygować. Nie mogę też nie zapytać o dzieci, bo tak nawet moje jakieś takie ostatnie refleksje, gdzie tam przygotowując się do, żeby powiedzieć swoje świadectwo gdzieś tam głośniej, żeby też było jakby ogólnodostępne nagranie, jakby wielokrotnie już dawałem świadectwo tak gdzieś, czy to powiedzmy na wspólnocie, czy w jakimś innym miejscu, ale to byli konkretni ludzie. Nie robiłem jeszcze tego tak, że w całości ja konkretnie gdzieś umieszczałem coś. I myśląc o tym, zacząłem też myśleć o swoich dzieciach w kontekście tego, no one kiedyś tego będą słuchały. Albo tak, albo nie, ale przypuszczam, że mogą słuchać i to już od razu powodowało chęć zmiękczenia wielu rzeczy, takich, żeby no, lepiej wypaść. Tak, przed dzieckiem, no bo właśnie. I teraz tak sobie myślę o tobie. Ty już miałeś jedno dziecko, teraz jakby później drugie z drugą kobietą, kolejne dzieci tutaj i teraz, ty nawet teraz, to świadectwo będzie ogólnodostępne. Wiem, że świadectwa dawałeś w różnych miejscach, jestem przekonany o tym, że w domu też na ten temat rozmawiacie. No jak to wygląda sprawa? Tak. Jak się z tym żyje? Co, na początku miałem większy problem z tym, żeby się otworzyć, czy się te pierwsze razy jakoś tam były obarczone jakimś takim największym wahaniem, czy nieśmiałością. Teraz już powoli ten ładunek emocjonalny we mnie jest jakby mniejszy, a robię to, bo wiem, że to jest ważne, że ten mój przykład może zrobić coś dobrego. Więc już się troszeczkę przyzwyczaiłem do tego, żeby się tak odrzeć z tej tajemnicy i z tego, co jest albo było do tej pory tylko moje. I żeby gdzieś tam pokazać innym, że są sytuacje tak po ludzku, z których nie da się wyjść, a można, dzięki Bogu, można z nich wyjść. I można uratować, a nawet wzmocnić to, co było wcześniej złe albo nietrwałe. Czy mam problem, jeśli mówię do innych ludzi, albo czy mam problem, jeśli myślę o relacjach i o tym, że dzieci moje to przeczytają albo usłyszą. Nie. Myślę, że kluczem do tego, żeby sobie z tym poradzić w przypadku, nie wiem, dzieci na przykład, jest to, że tutaj właściwie nie było żadnej tajemnicy. Tu od początku o tym mówiliśmy z Asią, wiesz? Starsza córka to pamięta, a pozostałe... My się modlimy na przykład za ich siostrę codziennie wieczorem przy różańcu naszym rodzinnym i dla tych maluchów, bo dla nich to jest nowa rzeczywistość. One nie miały żadnego kontaktu, nie urodziły się w czasach kryzysu, tylko później. One nawet nie zadają specjalnie pytań. Dla nich, okej, mamy siostrzyczkę, która mieszka gdzieś zupełnie indziej. No, to jest coś kompletnie naturalnego. Nie wgryzają się nawet w ten temat specjalnie. No i starsza córka pewnie najbardziej jakoś to przeżywa, bo ona to jedyna pamięta. Natomiast też nie jest coś, co spędza je sens powiek. One biorą te sytuacje i biorą naszą rodzinę
taką, jaka jest, jakoś specjalnie tam nie wracając. Jeśli wracają, czasami o coś zapytają, to pytają, nie wiem, tak powodowane ciekawością, ale nigdy nie jest to jakaś taka chora ciekawość. Mhm. Nigdy nie jest to też ciekawość obarczona jakimś wielkim bólem. Myślę, że ta rodzina, jaką zbudowaliśmy później, jest może nie panaceum na wszelkie bolączki, ale jest taką kołdrą, która wszystko, co było złe, niedoskonałe, ładnie przykrywa i w której jest ciepło i przytulnie. Mhm. To tutaj z dziećmi tego problemu nie ma. Bóg zesłał na nas łaskę takiego zapomnienia i odpuszczenia i przebaczenia, zwłaszcza na Asię, ale myślę, że część tej łaski gdzieś tam i na dzieci, rozlewa i na mnie się. Też się rozlewa. Mhm. A jeszcze w kontekście dzieci właśnie mówiłeś o tym, że masz bardzo ograniczony kontakt z córką. Tutaj mówiłeś o tym, że może kiedyś nie będzie pod wpływem właśnie innych osób, no ale to może się równie, ja myślę, że taka świadomość, myślę, że takie myśli też przychodzą, no nie będzie pod wpływem mamy, babci, ale jakie wnioski wyciągnęła albo wyciągnie i jaki kontakt będzie chciała mieć, no to no nie wiesz. I nie myślę wiem. Sobie, że to musi być trudne tak po ludzku, myśląc o swoim dziecku, z którym no, jest tak ograniczony kontakt. Po ludzku masz rację, bardzo trudne. Natomiast to jest w ogóle kwestia tej relacji. To jest coś, co od początku do końca zawierzyłem Bogu. Mhm. I powiedziałem mu, że... Bo tak po ludzku bardzo trudne jest to, naprawdę. Początek budowania mojej relacji z tym dzieckiem był bardzo obiecujący, mimo trudnej sytuacji wciąż. Natomiast to, co wszystko wydarzyło się później, kiedy ona zaczęła jakoś tam postrzegać świat już, w którym mnie nie ma, i jeszcze postrzegać świat oczami mamy i babci, które wiadomo, widzą we mnie całe złotego świata. Ja mam świadomość, że ja muszę, że pewnie ten etap, jaki jest teraz, jest najtrudniejszy. Ja muszę go po prostu przeczekać. Ja nie mam narzędzi za bardzo w swoim ręku, poza różańcem i poza modlitwą. Mhm. Modlimy się za Jagodę. Ja modlę się każdego dnia za nie obie i pewnie, jeśli się zgodzisz, to za chwilkę też się o nie pomodlimy za nie, w ich intencji. Natomiast ja niewiele mogę. Oczywiście mógłbym po ludzku jakoś się szarpać, nie wiem, pójść do sądu i wymagać tego, żeby to postanowienie sądu było respektowane. Mhm. Czyli żebyśmy się spotykali mimo wszystko. Natomiast mam świadomość, że to zadziała kompletnie w drugą stronę. Bo kiedy ja coś postawię na ostrzu noża, to tam będzie tylko bunt i robienie złośliwości. Na tym mi absolutnie nie zależy, bo moja relacja z dzieckiem nie będzie dzięki temu lepsza, nie będzie pogłębiona. Z matką tego dziecka podobnie, będzie tylko zaostrzona mocno. I to nie jest chyba sytuacja, w której ja powinienem na siłę powodować spotkania i powodować te relacje. Jeśli mam do wyboru relację, która jest cieniutka, ale jakaś jest, albo relację, która ja na siłę będę trzymał, kurczował lejce w garści, natomiast to będą lejce, które ewidentnie prowadzą nas w złym kierunku, no to ja wolę, żeby ona była delikatna i cieniutka, ale żeby nie naciskać specjalnie na razie. Mhm. Wierzę w to, że gdzieś tam ona zacznie zmieniać barwy, ta relacja z czasem. Że może ten żal, który jest tam z pewnością, zawód, jaki sprawiłem swoim wyborem, który jest tam z pewnością z tamtej strony, że on gdzieś tam z czasem zacznie się może zacierać, może zaczną mnie rozumieć, ale to z ludzkiego punktu widzenia jest to trudne. Mhm. Zawierzam to wszystko Jezusowi i niech on się tym zajmie, bo tylko w nim upatruję nadziei. Wyobrażam sobie i chciałbym, żeby tak było, że jako dorosła osoba kiedyś po prostu się z Jagodą spotkamy i będziemy w stanie ze sobą o tym rozmawiać. Pomodlimy się za nią? Tak. Panie Jezu, w takim razie polecamy Ci Jagodę i jej mamę. Chciałbym, żebyś przymnożył im wiary, żebyś pozwolił im zbliżyć się do Ciebie. Żebyś też okrył je taką kołdrą z miłosierdzia, z wyrozumiałości,
być może z zapomnienia tam, gdzie te rany są szczególnie bolesne, żebyś przytulił je do siebie, do swojego serca, żebyś otworzył ich serca, ich umysły, ich sumienia, żebyś pomógł nam zbudować relację, która będzie zdrowa, która będzie zgodna z tym, co wobec nas sobie zamierzyłeś. Prowadź je, otoczy swoim ramieniem. Pozwól, żeby z tej sytuacji, która po ludzku jest tak bardzo trudna, wypłynęło dobro. Jakieś dobro, które będzie promieniowało, które będzie być może pokazywało innym ludziom ścieżkę, po której można kroczyć iść z takich sytuacji po ludzku bardzo trudnych do wyjścia, do rozwiązania. To rozwiązanie znaleźć. Znaleźć klucz do drzwi, które wydają się być zamkniętymi drzwiami. Otocz nas opieką, Panie. Otocz opieką wszystkie małżeństwa, zwłaszcza te, w których są kłopoty, w których jest trudno, a które są sakramentalne. Pokazuj przykłady takich małżeństw, które z trudnych sytuacji, z sytuacji beznadziejnych potrafiły wychodzić. Każde małżeństwo, w którym Ty jesteś, każdy związek, który Ty uświęcasz, jest związkiem do uratowania, także tak po ludzku, z Twoją pomocą oczywiście. Pozwalaj nam ratować takie małżeństwa, pozwalaj nam ratować rodziny, pozwalaj nam umacniać się w rodzinach. Dzięki rodzinom możemy być lepszymi katolikami, dzięki rodzinom możemy świadczyć o Tobie, o Twojej wielkości, o Twojej potędze, o Twojej chwale. Miej nas w swojej opiece. Amen. Panie, ja wiem, że Ty nie potrafisz dawać mało, więc ja właśnie polecam Tobie wszystkie osoby, które odnajdują się w analogicznej sytuacji. Powierzam Ci wszystkie osoby, które dzisiaj są dorosłe, mają swoje rodziny, ale właśnie one doświadczyły czegoś takiego, doświadczyły rodziny, która nie była razem, doświadczyły różnych takich ludzkich walk między rodzicami, i gdzie te walki powodowały rany, które bolą do dzisiaj. Proszę Cię, żebyś uzdrawiał te wszystkie rany, byś przychodził ze swoim ukojeniem, ze swoją miłością i wylewał swoją miłość, która będzie czyniła ich nowymi osobami i będzie uwalniała ich ze wszystkich takich związań, które są konsekwencją właśnie tych trudnych sytuacji. Święta Rodzino, Tobie powierzamy te wszystkie osoby, tych wszystkich rodziców, te wszystkie małżeństwa, te wszystkie dzieci. Amen. Zbliżamy się do końca. Co tam jeszcze masz? Co jeszcze mam? Zachęta, tak jak sobie myślę. Mam prośbę taką, żebyś powiedział właśnie coś do osób, które były w jakichś takich trudnych, bądź były, są w trudnych sytuacjach. W kontekście właśnie jakichś rozbitych rodzin. Stanęli na rozdrożu, bo też tak myśląc sobie o tym, co z czym się dzisiaj spotykamy. No, świat jest taki mocno przebodźcowany, musimy czuć wszystko i bardzo dużo związków też rozbija się, jest rozbijanych przez to, że komuś się wydaje, zobaczył kogoś przyjemnego zarówno dla oka, jak i w takim charakterze, w pracy, to może być związane też z jakąś trudnością w domu i tak sobie myśli właśnie, znalazłem anioła, znalazłem bratnią duszę i teraz nic się nie liczy z tego, co było do tej pory. Ja wiem, że muszę zostawić wszystko. Ja tak myślałem właśnie. Co byś powiedział dzisiaj tym osobom? Że wartościowe jest to, co jest trudne. O tym już wspominaliśmy. I że jeśli coś wymaga od nas budowania i nawet jeśli to trwa długo, to zazwyczaj może przynieść dobre owoce. Nie skupiajmy się na tym, co przychodzi łatwo, co przychodzi szybko i co przychodzi bez problemów. Nie pokładajmy zbyt wielkiej wiary i nadziei w czymś, co jest tylko ulotne. Nie dawajmy się zwodzić takiej przyjemności chwili. Ja wiem, że mamy niedużo czasu,
ale mamy tyle czasu, żeby budować to, co jest wartościowe, a nie na to, żeby tracić ten czas w poszukiwaniu czegoś, co zadowoli nas na chwilę. To są małe przyjemności, które potem na ogół generują wielki żal, wielką rozpacz i wielką pustkę. Dzisiejszy człowiek to jest paradoks jakiś. Ma wokół siebie mnóstwo ludzi, ale na ogół ich nie zauważa, albo nie chce ich zauważyć, nie chce wniknąć w nich głębiej, nie chce ich zrozumieć. I dzisiejszy człowiek jest tak bardzo często samotny. Mhm. A ja na swoim przykładzie widzę, że kiedy wiążemy się z kimś, z drugą osobą i zapraszamy do tego jeszcze Jezusa, który jest trzecią osobą, to wtedy ten związek jest pełny i wtedy on jest w stanie kwitnąć. I wtedy nawet jeśli będzie jakiś problem w relacji między mną a żoną, to ta trzecia osoba, jaką zapraszamy do związku sakramentalnego, czyli Jezus, jest w stanie nas wyciągnąć z kłopotów. Wtedy nie jesteśmy we dwoje i zdani tylko na siebie i na własne ludzkie możliwości i siły, ale jest nas troje i ten boski czynnik, który jest bardzo ważny i bardzo istotny i jest w tym związku, bo został do niego zaproszony, on jest w stanie nam pomóc, uleczyć i wyciągnąć z największych nawet tarapatów. Związek, który on uświęca własną osobą, jest zawsze do uratowania. Choćby po ludzku pojawiły się gigantyczne przeszkody, ich sytuacja była gigantycznie zagmatwana i pojawił się nie wiadomo jaki patchwork, to on pomoże nam z tego wyjść. Musimy mu tylko zawierzyć i być mu wiernym. I nie bójmy się tego, co wymaga od nas dużego nakładu pracy, i cierpliwości i wysiłku. To będzie wartościowe. To będzie procentować. Budujmy na skalę, bo tylko tak warto i tylko tak ta budowa się ostoi przez wszystkie wichry. Nie będzie jej brakowało. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił o tym, że małżeństwo to jest pole walki. Jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Ty i żona. Jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Jeśli ktoś ma kryzys, jeśli ktoś dostał, oberwał, leży, to ty nie możesz spierniczać z pola walki, zostawiając go tam samego. Jeśli on ma wątpliwości, jeśli ma słaby, to ty masz go dźwignąć, wziąć na barki i go wynieść z tego pola walki. Jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale jesteś odpowiedzialny za tą drugą osobę. Są tacy katolicy, którzy twierdzą i uważają, że pojedynczy małżonek nie dostanie się do Królestwa Niebieskiego, że albo wchodzimy we dwoje, albo nie wchodzi nikt. To dbajmy o to, żeby nie tylko samemu być czystym, niezranionym i maszerować do nieba, ale żeby też zawlec tego drugiego. Nawet jeśli on ma opory, nawet jeśli on jest słaby, nawet jeśli on właśnie oberwał. Albo we dwoje, albo nikt. Razem idziemy, razem sobie pomagamy, razem się holujemy, razem się ciągniemy na ten szczyt, który jest bardzo wysoki i często bardzo stromy. Amen. Amen. Rafał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za to, że udało się spotkać. Bardzo się cieszę, tak po ludzku, też z tego, że właśnie podzieliłeś się swoją historią, swoim świadectwem. Także dziękuję Ci bardzo. Tośmy sobie pogadali, dzięki. Ale wierzę, że to było coś wartościowego, że to był czas, który... podczas którego nie tylko my się lepiej poznaliśmy, ale że to był czas, który może przynieść jakąś korzyść gdzieś komuś. Wierzę w to głęboko. Warto walczyć. Tak. Także do usłyszenia, a z Wami słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Wygodne Życie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.